Bolesława Rewendów, także kapitana zespołu Sebastiana Mile. Tradycyjnie rozpoczniemy od trenera. Panie trenerze, bardzo poproszę kilka słów na temat czekającego nas za dwa dni. Tak, ja przyjeżdżam dzisiaj z młodzieżą z sobą, obecnie do sam. Będzie trener bez drużyny. Nie ma nigdy szans. A ja wierzę, że chcę dobrze przygotowimy na ten mecz proti Legii, czystą porażkę w Lublinie. A że to wygramy dobry mecz. Dziękuję panie trenerze. Zanim przejdziemy do pytań, to jeszcze kilka słów kapitana. Sebastian, czym dla ciebie jest ten czwartkowy mecz finału Kozłowskiej? Witam serdecznie. Na początku chciałbym też wrócić do meczu z Zagłębiem Lubin, że naprawdę to był dla nas trudny okres pomysłowy po ostatnim pisku sędziego. No, udało nam się doprowadzić drużynę do takiego stanu, że jesteśmy bardziej gotowi i z niecierpliwością czekamy na spotkanie właśnie z Legią Warszawa. I nie mogę nie wspomnieć też o kibicach, który jednak trudno było im znieść tą porażkę z Zagłębiem i absolutnie dużo nas zdawało z tego sprawę, ale muszę powiedzieć, że cały mecz kibice, którzy byli na stadionie w Lubinie, a wiemy, że niełatwo im było pewnie wyjeżdżać z niego, to zrobili coś takiego, co zdarza się tylko w lidze angielskiej. Chociaż oni do tego stylu ligi angielskiego przypasowali się jako pod mecz. Jeśli chodzi o finał z Legią Warszawa, niesamowity mecz dla nas, to szalenie ważne, jest to wielkie wyróżnienie, że znaleźliśmy się po tylu latach w finale, aczkolwiek nie jest to dla nas tylko finał i to, że w nim występujemy, tylko że jesteśmy gotowi, jesteśmy dobrze przygotowani do tego. Już mieliśmy rozmowę również i z trenerem odnośnie poprzedniego meczu, a także tego, co nas czeka, więc do głowy mamy wyczyszczone i jest gotowości na to spotkanie. Bardzo dziękuję Sebastian. Czy macie Państwo jakieś pytania? Michał, Przegląd Sportowy. Do pana trenera lewego. Już wie pan, jak zestawić obronę bez Adama? Tak, mam jakieś warianty, jak tę obronę zestawić. Ja będę wiedział, który będzie grał na pozycji Adama, że odegra dobry mecz, a że spełnił rolę, którą dostanę. Czy to jest tak, że już pan ma jednego konkretnego, a nie tak, że pan się zastanawia między kilkoma wariantami, tak? Ja mam. Panie trenerze, chciałem zapytać pana, czy Legia Warszawa to jest dzisiaj silniejszy zespół niż ten, który graliście na jesieni we Wrocławiu i czy Śląsk jest silniejszym zespołem również w stosunku do tego, co było na jesieni we Wrocławiu? Ja myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani na ten mecz, a od naszej strony, a Legia widzieliśmy, co zrobiła w Rzymie, jakie wzmocnienie zrobiła, także to jest bardzo silna drużyna, ale my chcemy wygrać tutaj. Jeszcze, jeśli mogę, drugie pytanie do pana trenera. Jakby pan mógł się jakoś odnieść do gry defensywnej drużyny, prawda? Bo paradoksem jest to, że z Legią to był jedyny mecz, który zagraliście we Wrocławiu na zero z tyłu. Ostatnio trochę tych bramek jednak Śląsk traci, niezależnie od tego, jak dobrze gra w ofensywie. Co zrobić, żeby było inaczej? Czy pan ma jakiś specjalny wariant? Nie wiem, rozmawiał pan z linią pomocy szczególnie. Co zrobić? Macie grać jak? Ja myślę, że bramki, któreśmy odrzucili, to nie jedną wiec obrony nebo bramkarze, ale to jest defensiva i wiec celého zespołu. A my musíme grać kompaktnie. Nesmíme nechávat takové prostory protivníkovi a z toho musíme vycházet. To byl náš problém v Lubině, že jsme nechali čužou prostoru protivníku. Pytanie zarówno do pana Sebastiana, jak i do trenera. Jak z formą fizyczną drużyny, bo później jest też jeszcze mecz z Pogonią Szczecin i od razu drugi mecz rewanżowy. Jak się czują zawodnicy i czy pan trener przeprowadzał jakieś badania, testy, żeby sprawdzić, jak po tym maratonie tych kilku spotkań w tak krótkim czasie czują się zawodnicy fizycznie? Tak, rzeczywiście
dzisiejszym nie mamy żadnych obaw przed Warszawą, że może nas dopaść jakikolwiek kryzys. Aczkolwiek zdajemy sobie sprawę, jakim potencjałem dysponuje warszawska Legia i wśród wielu obserwatorów jest to drużyna najlepsza w Polsce, dlatego mamy możliwość się z nią skontaktowania. A czy pan trener dopuszcza możliwość, że na spotkanie z Pogonią da odpocząć kilku zawodnikom, że ten skład nie będzie taki, no powiedzmy, podstawowy, jeśli można rozróżniać, tak? Że kilku zawodników sobie odpocznie przed tym rewanżem z Legią w weekend w meczu ligowym? Ja myślę, na ten mecz z Legią, koncentrujemy się komplet na ten mecz z Legią, a od piątku sobie będę przygotował na mecz z Pogonią. Tak mamy na głowach Legii. Są jeszcze jakieś pytania? Tak, proszę. Nie, no to Michał. Ja chciałem zapytać pana trenera, czy ten mecz z Lubinem nie dał panu trochę do myślenia, jeśli chodzi o konstrukcję podstawowej jedenastki, no in minus. Zawsze się mówi tak, że jak zespół wygrywa takie mecze, to trener ma pozytywny ból głowy, a teraz też pan ma pozytywny, czy raczej głowa boli, bo nie wiadomo, co tu zrobić. Ja to powiem tak, z Lubinem posadzenie w Wielkiej 70-30 pro nas, pośrodkowania 25-16 pro nas, cieli 18-14 dla nas, wynik 4-0. Także samozřejmě asi z toho meče musím říct nejenom to negativné, ale i to pozitivné, co tam bylo. A to negativné musíme se snažit dostat vlastně. Jeśli mogę do pana Sebastiana, czy pan już wie, co powie w szatni, bo jak będą filmy później, jak się zdobędzie Puchar Polski, to pewnie przemowa kapitana, już jest taki jeden film. To samo, co w Krakowie, czy? No nie, myślę, że już to samo w Krakowie to już by nie przeszło, więc już mogło to nie pomóc, aczkolwiek no jest to szczególny mecz na nas jako piłkarzy i myślę, że to jest także na kibiców, którzy cały Wrocław żyje tym, to koła również i tak samo jak ta atmosfera odbiera się panu dziennikarzom, tak samo nami piłkarzom i to jest akurat fajne, że jesteśmy w tym momencie, w tym czasie i możemy razem to ten czas właśnie spędzać przed tym meczem. No mam plan i tylko mogę powiedzieć tyle o drużynie, że absolutnie jesteśmy gotowi na bój i robimy wszystko, żeby ten puchar zdobyć, bo jest to cel i jest to marzenie każdego z piłkarzy tej drużyny. Do pana trenera Lewego. Chodzi mi o to, czy będzie się pan dalej trzymał takiego nieformalnego podziału, że Marian Liga, Rafał Kiewicz w Pucharze Polskim. Także Mikael, ja mam w głowie takie mieć z Legią, to będzie w niedzielę, to będę na ulicy. Panie Sebastianie, pan już raz zdobył Puchar. Akurat nie Polski, ale Austrii i z tego co był wybrany właśnie na strzelił pan gola w meczu finałowym. Może pan coś się opowiedzieć o tym spotkaniu? Tak, no to tutaj rozmawiałem niedawno właśnie na temat tego finału. To jest niesamowite uczucie i tak naprawdę każdy trofeum, które dopisuje się do twojego nazwiska, to powoduje, że człowiek się dowartościowuje i czuje się wyjątkowy. Także i ten Puchar Polski jest dla mnie szalenie ważny. Mam nadzieję, że uda mi się go osiągnąć, bo chcę, żeby moje nazwisko było kojarzone ze Śląskiem i sukcesami Śląska, więc to jest mój cel i od razu po konferencji zamierzam się absolutnie koncentrować na tym, żeby ten cel osiągnąć. Jakieś konkretne wspomnienie z tamtego finału? Tak, mam wspomnienie, poza tym, że strzeliłem bramkę w tym finale, to pamiętam, że od razu niestety na fecie nie mogłem być w Polsce, bo musiałem lecieć. Paru Austrii, przepraszam, musiałem lecieć na reprezentację, bo później dwa dni, później dokładnie wychodziłem po stronę składzie i grałem w reprezentacji na turnieju na Ukrainie, więc to był strasznie dla mnie szybki okres i te dwie rzeczy mi się najbardziej kojarzą. Jeszcze jakieś pytania? Tak, chciałem zapytać trenera Lewego, czy on już kiedyś był w takiej sytuacji? Pan grał w finale Krajowego Pucharu, czy chyba w Albanii, tak? Dobrze kojarzę. Jako zawodnik jsem wygrał puchar. Właśnie. Jako trener jsem przegrał do finału w Albanii w 117 minucie. Jaka jest, bo pan narzekał, że są dwa mecze, a nie jeden, to chciałbym zapytać dlaczego? Bo z drugiej strony macie mecz u siebie. Gdyby nie to, no to jest mało prawdopodobne, że takie spotkanie odbyłoby się we Wrocławiu, no bo pewnie gdzieś tam na Narodowym, jakbyśmy mieli normalnie piłkarsko kraj, ale tak. Czy to nie jest atut jednak, że jeden mecz tu? No to jest ten mój nazwę, no to jest, myślę, że w rechol sezony w finale Pucharu by miał być na jeden mecz. Widzę, że więcej
dziękuję. Dziękuję panie trenerze, dziękuję panie kapitanie za kilka